Witamy panią inspektor Jolantę Wójcik. Witamy panią doktor Dominikę Siewniak-Maciuszek, reprezentującą Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Witamy wiceprzewodniczącą Rady Rodziców panią Monikę Kwiatek. Witamy dyrekcję szkoły wraz z gronem pedagogicznym. Oraz w szczególności Was, drugie koleżanki i koledzy z klas trzeciej. Nasza dzisiejsza uroczystość składa się z dwóch części, oficjalnej oraz części artystycznej, w czasie której czeka na Was wiele niespodzianek. A teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa na część oficjalną. Proszę o powstanie. Przekazujemy Wam sztandar, symbol naszej tradycji. Niech łączy serca i umysły nas wszystkich, uczniów 5. Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwuetycznymi imienia kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki oraz być godnymi reprezentantami uczniów 5. Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej. Ukształtowały się Wasze postawy, uformował się Wasz umysł,
dały się umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w przyszłym waszym dorosłym już życiu. Myślę, mam taką nadzieję, że szkoła, że piąte liceum spełniło oczekiwania wasze i waszych rodziców. I zrobiliśmy wszystko to, co w naszej mocy, co było potrzebne, abyście mogli wykorzystać tą wiedzę i umiejętności w nowych okolicznościach, z nowymi możliwościami. Życzę wam, aby wiedza i doświadczenie, które tutaj zdobyliście w tej szkole, zaowocowały pasmem sukcesów na drodze jeszcze dalszej waszej edukacji, a później w waszym życiu zawodowym. Ale chciałabym także, aby ewentualne niepowodzenia były dla was inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. Bardzo proszę was, żebyście nie zapominali o nas, o waszej szkole. Chciałabym, żebyście byli jej chlubą, żebyście zawsze z szacunkiem i z dumą o niej mówili, tak jak ja teraz z dumą mówię o was, naszych tegorocznych absolwentach. Żegnamy was dzisiaj oficjalnie, ale oczywiście to jest pożegnanie, ponieważ w dniu dzisiejszym kończą się zajęcia edukacyjne. To jest takie pożegnanie formalne. Natomiast w dalszym ciągu będziemy jeszcze się spotykać na egzaminie maturalnym, który jest przed wami. My wszyscy, ja i nauczyciele, pracownicy szkoły, będziemy was w tych trudnych dla was dniach wspierać, dawać wam otuchę. Trzymać za was przede wszystkim kciuki, ponieważ wasz sukces to również nasz sukces. Mam nadzieję, że na czerwcowym spotkaniu, kiedy będziemy wręczać wam świadectwa maturalne, będziemy z nostalgią wspominać ten czas trudnych przygotowań i tych bodajże 6 trudnych matur, które przeszliście. Dzięki 6 czy 5, już w tej chwili nie wiem, w każdym razie wielka to była ilość. I niejednokrotnie trochę budowaliście się na to, że musicie aż tyle pracy wkładać, ale wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że jesteście dobrze przygotowani i teraz pozostaje tylko sukcesem napisać egzamin. Na koniec naszych spotkań chciałabym przytoczyć wam pewną opowieść, która mam nadzieję wam się spodoba i będzie dla was takim moim przesłaniem. Pewien stary stolarz był gotowy do przejścia na emeryturę. Powiedział swojemu szefowi, że planuje porzucić biznes budowlany i chce się zacząć cieszyć swoim rodzinnym życiem u boku żony, dzieci i wnuków. Co prawda nie otrzymywałby zapłaty za swoją pracę pod koniec każdego tygodnia, ale emerytura, na którą liczył, wystarczyłaby mu na to, że będzie wiódł dostatnie spokojne życie. Szef trochę się zmartwił decyzją tego pracownika, bo to był świetny fachowiec. Poprosił go zatem o ostatnią przysługę, wybudowanie jeszcze jednego domu. Stolarz niechętnie, ale się zgodził. Po jakimś czasie jednak stało się oczywiste, że nie ma już serca do tej roboty. Pozwolił sobie na kiepską stolarkę, słabe wykończenie, używał niskiej jakości materiałów. Był to dość niefortunny sposób na zakończenie wspaniałej, pełnej rzetelności i uczciwości kariery. Gdy stolarz ukończył zlecenie, szef przyszedł na inspekcję tego domu. Gdy to już zrobił, wręczył stolarzowi klucze do drzwi frontowych ze słowami: "To jest twój dom, mój prezent dla ciebie". Stolarz był w szoku. Jaka szkoda, gdyby wiedział, że buduje swój własny dom, zrobiłby wszystko zupełnie inaczej.
Podobnie jest z nami. Budujemy własne kariery i własne życie każdego dnia. Często dajemy z siebie mniej niż nas na to stać. Po pewnym czasie jesteśmy zszokowani, że musimy mieszkać w domu, który sami sobie zbudowaliśmy. Gdybyśmy tylko mogli to wszystko zrobić jeszcze raz, zrobilibyśmy to zupełnie inaczej. Niestety, podróże w czasie to wciąż science fiction. Jesteś stolarzem, każdego dnia wbijasz gwóźdź, układasz belkę, wznosisz kolejną ścianę. Twoja postawa, twoje dzisiejsze wybory pomagają budować dom, w którym będziesz jutro mieszkał. Dlatego buduj mądrze. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor za zabranie głosu. A teraz prosimy o zabranie głosu przewodniczącego samorządu szkolnego Kamila Lesiaka. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, maturzyści. Nastąpił dzień, w którym zgromadziliście się w tej sali w ostatni raz. Jesteście tutaj po to, aby w uroczysty sposób zakończyć 3 lata spędzone w murach tego liceum. Jest to moment dla was niezwykle ważny. Kończy się niewątpliwie jeden z najlepszych okresów waszego życia. Rozstajecie się teraz z tym budynkiem, społecznością i ludźmi, z którymi spędzaliście większość swojego czasu. Były to lata obfitujące zarówno w radości, jak i smutki. Myślę, że prawie każdy z was pamięta dzień, w którym pierwszy raz wszedł do tej szkoły. Pierwsze lekcje, nowi nauczyciele, nowi znajomi. Wszystko wydawało się takie obce. Dziś jesteście już pewnego rodzaju weteranami. Nabyliście bardzo wiele umiejętności, które zapewne wykorzystacie w dorosłym życiu. Pogłębianie zasobów wiedzy pomagali wam wasi nauczyciele. Wzniecili w was ciekawość świata, ukształtowali osobowość oraz rozwinęli różne umiejętności, talenty i zdolności. Dzięki nim staliście się osobami inteligentnymi, otwartymi na nowe wyzwania życiowe, a egzamin dojrzałości zdacie na najwyższym poziomie. Szkoła nie była wyłącznie miejscem do zdobywania i poszerzania wiedzy. Bardzo ważne było również towarzystwo, wspólne wycieczki, imprezy, studniówka. To wszystko pozostaje na zawsze w waszej pamięci. Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim jak najlepszych wyników na maturze, sukcesów w dalszym życiu oraz dostanie się na wymarzone studia. Dziękujemy przewodniczącemu samorządu szkolnego za zabranie głosu. A teraz prosimy panią dyrektor o wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz życzeń nagrody. Ja jeszcze pozwolę sobie oddać na chwilę głos pani inspektor, która reprezentuje prezydenta miasta Dąbrowo-Górniczej, pana Zbigniewa Bogadę, pani Joanna Łódź. Dziękuję serdecznie. Ja muszę podejść do budżetu. Pani dyrektor wspomniała, że czekaliśmy na naszego prezydenta. Niemniej jednak prezydent przewidział taką okoliczność, że może tutaj nie dotrzeć. W związku z czym prosił o przekazanie tego listu gratulacyjnego na ręce pani dyrektor z podziękowaniem dla wszystkich, którzy w szkole pracowali na sukces uczniów. Pani dyrektor, szanowny grono pedagogiczne, drodzy absolwenci. Dzień opuszczenia murów szkoły przez kolejny rocznik absolwentów jest chwilą, która skłania do refleksji nad upływającym czasem, do dokonania podsumowania wysiłków, jakie złożyły się na efekty wieloletniej pracy. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania całemu gronu pedagogicznemu za trud nauczania i wychowania młodzieży. Dziękuję państwu serdecznie za przekazaną młodzieży wiedzę i życiową mądrość, za wrażliwość i rzetelność w spełnianiu pedagogicznego posłannictwa. To dzięki wam możemy spoglądać z dumą na kolejne pokolenia młodych i ambitnych maturzystów. Drodzy absolwenci, dziś kończy się w waszym życiu etap,
dzięki któremu możecie kroczyć dalej pośród nowych możliwości. Życzę Wam, żeby wiedza, mądrość i doświadczenie zdobyte w tej szkole prowadziło Was do wielu sukcesów. Pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia spełnienia marzeń, pomyślnych wyników maturalnych i otrzymania wymarzonego indeksu wyższej uczelni, a także wytrwałości w dążeniu do pragnionych celów i realizacji wszystkich życiowych zamierzeń. Zbigniew Podraza, prezydent miasta. Pozwólcie Państwo, że ja również dołączę się do tych życzeń i gratulacji. Myślę, że ten dzień jest szczególnym dniem i okazją szczególną do przypomnienia, że sukcesy uczniów to też nasz trud, Wasz wysiłek, Wasza praca. Praca i opieka rodziców, pedagogów, wychowawców, dyrekcji. Dziękuję Państwu za wysiłek. Mam nadzieję, że młodzież nas nie zawiedzie. Dziękuję Przewodniczącemu Samorządu Szkolnego za zabranie głosu. A teraz mały przerywnik, ksiądz Dzwonić. Szanowni kochani turyści, bo to jest dzisiaj poszczególne święto pożegnalne. Pozwólcie, że z tego miejsca takiego wyjątkowego w tym roku, jak nie Rzym, a szczególnie bracia do Piotra, pozdrowie Was wszystkich, kochani. Dzisiaj się modlimy o to, żeby śledzić z nami maturę i życzę Wam na to, kiedy będziecie patrzeć na Wasze wyniki po maturze, czyli 100% zdolności, 100% sukcesów. Kochani, dzisiaj wiele o to mówię, bo przecież Pan już też nie zdawał maturę, też myślę, że przeżywał to wszystko. Myślę, że wszystko będzie dobrze i życzę Wam wszystkiego najlepszego, tego magicznego miejsca, jakim jest Rzym, do którego naprawdę zaczynają bardzo dużo ludzi z całego świata. Serdeczne pozdrowienia dla całej społeczności, szczególnie dla maturzystów. Trzymajcie się, pa, zobaczymy. No to mieliśmy miłą niespodziankę. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałabym Państwu przekazać serdeczne życzenia i ciepłe słowa od Pana Zbigniewa Meresa, Pana Senatora, który skierował na moje ręce list do Was. I oczywiście życzę wielu, wielu sukcesów i powodzenia i najlepszych wyników na egzaminie maturalnym. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, to przejdziemy do najważniejszej czynności, na jaką oczekujecie. A więc do wręczenia Wam świadectw. Pozwolę sobie poprosić tutaj Panią Dyrektor Renatę Gawrylik, z którą razem może wspólnie uda nam się przeżyć się z chwilę wzruszenia przy wręczeniu Wam świadectw. Na pewno jesteście ciekawi, jak wypadliście w ogólnej klasyfikacji. I tak, zacznę od trzeciego miejsca. Od którego mam zacząć? Bo są cztery klasy, to nie wiem. Od czwartego. Na czwartym miejscu zaszczytnym jest klasa trzecia D ze średnią 3,72. Miejsce pierwsze. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, bo te średnie są bardzo
można powiedzieć, że wszyscy odnieśliście sukces. A teraz, proszę Państwa, mamy 19 uczniów, którzy uzyskali średnie powyżej 4,75, czyli otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. I poproszę tutaj do nas następujących uczniów. Ciołek Marwinę z klasy 3A. Dobrze? No i zaprezentowali się nam przede wszystkim. Ruszyńska Ada, 4,75. Kulenko Ania, 3A, ze średnią 4,75. Klaudia Celiński-Spoda, Aneta Kida, klasa 3D ze średnią 4,75. Ewa Leszczyńska, klasa 3D ze średnią 4,75. Salamon Michał, już myślałam, że chłopców tutaj nie ma na tej liście. 3D, klasa 4,75. Krawiec Marzena, klasa 3A, ze średnią 4,85. Konieczna akcja, przepraszam, Edyta Piątek, również 4,85, klasa 3A. I Agnieszka Konieczna, klasa 3C, 4,88. Uczniów. Jeśli tak, to również prosilibyśmy o dołączenie do swoich pociech, bo chcielibyśmy Państwu pogratulować osobiście. Zapraszamy rodziców, żeby byli uprzejmi stanąć przy swoich dzieciach. Mogę tak mówić jeszcze dzieciach, prawda? Dzieci. Thank you.
koniec, proszę Państwa, dwa pierwsze miejsca, można tak powiedzieć, pierwsze i drugie miejsce w szkole, czyli mocno rywalizowali pomiędzy sobą. Magda Bartnik ze średnią 5,12 z trzeciej. Klasy trzeciej C. Zaczyna się na K. Imię i nazwisko. Klinczyk Kasper. Średnia 5,19. Są rodzice na sali? Nie ma rodziców? Szkoda. Szkoda. Rozwijajcie swoje pasje i kształtujcie osobowość.
życzę Wam dalszych sukcesów i osiągnięć. W imieniu władz i Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z wyrazami szacunku profesor nadzwyczajna dr Zdzisława Nacko-Piekiewicz. Ja pozwolę sobie ten list gratulacyjny wręczyć i złożyć na ręce Pani. Drodzy Państwo, myślę, moment najważniejszy, tak? I ogromne wyróżnienie. Z ogromną przyjemnością wręczam Panu Kacprowi złoty indeks naszej uczelni, złoty indeks, który otwiera Panu drogę do odbycia bezpłatnych stacjonarnych pierwszego stopnia. Gratuluję serdecznie i mam nadzieję na zawsze bardzo.
Państwo, pośród trzeci klas znajdowało się bardzo dużo sportowców, którzy reprezentowali naszą szkołę na terenie miasta, chociażby bliższej, rejonu, a także województwa. Chcieliśmy jakoś podsumować razem ze szkołem wychowania fizycznego, z moją koleżanką, moimi kolegami, duetistami, którzy wybraliśmy dwóch najlepszych sportowców Zamojskiego, a później przedstawimy szereg osób, które brały udział w zawodach sportowych. Więc sportowcem Zamojskiego zostaje Ada Gruszczyńska. Brawo. No za nauką widać, że idzie zdrowie i sport i jest to Kasper Wincz. Bardzo proszę.
Szczula, Franciszek Martyna, Grzegorz Aleksandra, Gruszczyńska Ada, Grzegorzówka Julianna, Trygiewiecka Dominika, Utyra Paulina, Jakubowska Paulina, Jarus Jakub, Kali Joanna, Kardynał Dominika, Tomalska Dominika, Kowalewski Jakub, Krawiec Marzena, Kurlenko Anna, Lewicki Michał, Mikołajczyk Marta, Lipa Dominika, Olesińska Anita, Pękana Magdalena, Piątek Edyta, Soska Kinga, Zubała Piotr, Szata Sylwia, Szewczyk Mikołaj, Świętek Weronika, Norowska Zuzanna i Ziemkowska Kamila. Szkoły średniej. Dziękując za wspólnie spędzone chwile, życzę Wam, aby Wasza przyszłość układała się według najlepszego scenariusza i żebyście w życiu kierowali się zarówno sercem, jak i rozumem. Pamiętajcie, marzenia są po to, żeby je realizować. Nieważne, jak nierealne mogą wydawać się na początku. Z całego serca życzę Wam powodzenia.
specjalistami, których odległy wtedy celem wydawało się ukończenie szkoły i przystąpienie do egzaminu maturalnego. Czas minął, jak widzicie, tak szybko. Zaprzyjaźniliście się i osiągnęliście już połowę sukcesu, ponieważ w dniu dzisiejszym kończycie szkołę ponadgimnazjalną. Przed wami jeszcze tylko ta druga połowa. Czyli najważniejszy egzamin w życiu matura. I znowu staniecie przed nowo otwartymi drzwiami. Mam nadzieję pełni radości, pełni nadziei, jak również obaw. To jest naturalne. Będziecie sobie stawiać nowe cele, które będą wpływały bardzo znacząco na waszą przyszłość. Bardzo z tego miejsca życzę wam, żeby każdy postawiony przed was cel się spełnił. I proszę, pamiętajcie, że jesteście absolwentami 5. liceum. Nie zapominajcie o swoich nauczycielach, odwiedzajcie nas. A teraz mogę sobie chyba pozwolić na chwilę prywaty, ponieważ każda nasza lekcja męskiego przez ostatni czas zaczyna się. Państwo, czy będzie pani za nami tęsknić? Więc dzisiaj odpowiadam wam, tak, oczywiście będę tęsknić. Dziękuję. Wszyscy, którzy mamy z nas dorosłych nauczycieli już
taką świadomość, że takich dni będzie jeszcze dużo w waszym życiu. Życzę wam z całego serca, żeby za każdym razem, kiedy się budzicie, żebyście mieli czas i ochotę, siłę szukać tego najważniejszego dnia, żebyście mieli cel w swoim życiu taki, który będzie zawsze osiągalny i będziecie ten cel zawsze osiągać. Dziękuję bardzo. Wszystkie skończyły się, jak widzimy, sukcesem.
Bardzo dużo już tutaj powiedziano o waszej przyszłości, o tym, co ma was czekać. Dołączam się do tych życzeń. Życzę wam naprawdę wielkich sukcesów. Macie odnieść ten sukces, macie w niego wierzyć, macie być szczęśliwi. Wszystkiego najlepszego. Zapominajcie też o nas. Thank you.
chwila, kiedy przychodzi nam się pożegnać. Dla nas jest to moment szczególny, ponieważ kończymy pewien etap naszego życia. Ale myślę, że te 3 lata były wspaniałe i zawsze będziemy je pamiętać. Teraz zwracam się jeszcze do naszej wyprawczyni, pani Anety Zubiały. Zacznę zwyczajnie. Z panią było bardzo fajnie. Dziękujemy bardzo pani za cierpliwość. Za wszystko, za poświęcenie, za opiekę, za wsparcie. Przepraszamy panią za nasze błędy, za spóźnienia. Chociaż dzisiaj się żegnamy z murami z tej szkoły, teraz z nas zostawi tutaj prosto siebie. Pamiętajcie o nas, dziękujemy jeszcze raz. Które będą
trzyma powstanie. Poczet sztandarowy wyprowadzać.
Kolejne pytanie do klasy trzeciej B. Ines. Jakie naklejki są na korytarzu na parterze na oknach 17 i 20, licząc od strony prawej? A. Guns N' Roses. B. Bianobel. C. Zamoyski. D. Nie ma na nich żadnych naklejek. Tak, na oknach 17 i 20, licząc od strony prawej, osobiście liczył. Guns N' Roses, brawo, trochę śmielej podchodzimy do odnowienia, troszkę śmielej. Tak, więc przechodzimy do zawodników z klasy trzeciej C. Adrian. Podaj datę zakończenia sali, remontu sali numer 6. A. Tydzień przed feriami. B. Ferie. C. Po feriach. D. W święto Bożego Narodzenia. Bardzo dobrze i dla mnie jak można wszystkich zdobywają punkty. Wielkie brawa dla naszych zawodników. Michale, pytanie dla ciebie. Jedno z trudniejszych chyba. Jakiego koloru jest samochód pani Anety Cupio? A. Żółtego. B. Budyniowego. C. Czerwonego. D. Czarnego. Ja. B. Bardzo dobrze, kolor budyniowy, jako pani Aneta zawsze lubi podkreślić. Klasa trzecia D. Kolejne pytania kierują do was. Jak mają na imię panie z sekretariatu? A. Viola i Dominika. B. Viola i Dagmara. C. Viola i Danuta. D. Weronika i Danuta. B. Viola i Dagmara. Bardzo dobrze, kolejna poprawna odpowiedź dla klasy trzeciej D. Najliczniejsza klasa 32, 33, 34.
Ile w tym roku szkolnym było wszystkich klas? A13, B12, C15, D11. Patrzcie uważnie. Thank you.
szybko na radę. Klasa trzecia sekcja już dokonała wyboru. Po jednej osobie musi zostać tylko jedna osoba, a więc prosimy, czy klasa trzecia już dokonała wyboru? Kto będzie reprezentował? Paulina, tak? Świetnie. Klasa trzecia, tak? To zostaje. Więc z klasy trzeciej B Karolina, z klasy trzeciej C Michał. Tak więc świetnie, wybraliśmy już trzech zawodników z każdej klasy do wielkiego finału. W finale pytania będą zadawane pojedynczo. Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Zaczynamy od Pauliny. Do jakiego kościoła uczęszczają uczniowie w czasie rekolekcji? A. Świętego Antoniego, B. Świętej Katarzyny, C. Świętej Barbary, bądź D. Pod zesłaniem Ducha Świętego. Jest to odpowiedź C. Świętej Barbary. Bardzo dobrze, klasa trzecia zdrowa. Jeszcze punkty w wielkim finale. Klasa trzecia. Ulubione słowa pani Anny Adamuszek. A. Bez sensu. B. Fantastycznie. C. Mój Boże. D. Wszystkie z powyższych. Nie mamy tutaj, ale myślę, że tak jest. Wszystkie z powyższych są ulubionymi powiedzonkami pani Anny Adamuszek. Gratulacje. Pytanie do ciebie, Michale. Który z naszych nauczycieli włada językiem arabskim? Pani Ewa Szczepańczyk, pani Małgorzata Stacewicz, pan Janusz Siwiorek, pani Wioletta Strzelecka. Proszę bez podpowiadania pomysłu. Odpowiedź B, pani Małgorzata Stacewicz, jak najbardziej. Trzeciej A. Nauczycieli nadużywa słowa jak słodko. A. Włodzimierz Dulias, B. Michał Witkowski, C. Krzysztof Kowalski, D. Roman Kawecki. Bardzo dobrze idzie, jak burza zna odpowiedzi na wszystko. Następne pytanie, głos już przeciwne.
Michale, ostatnie pytanie dla Ciebie w wielkim finale. Ile lat Pani Anna Orlak jest dyrektorem naszej szkoły? A11, B12, C13, Jakub. Zastanów się, to jest bardzo ważne pytanie. B. Bardzo dobrze jest to odpowiedź B. 12 lat. Gratulujemy. A więc po ostatniej kolejce naszego finału dwie klasy mają taką samą ilość punktów. Trzeba będzie zrobić dobiórkę. Klasa trzecia B oraz trzecia C. Proszę o pozostanie ze mną. Niestety klasy trzeciej A już. Dziękujemy. Bardzo miło. Pytanie następne. Zaczynamy od klasy trzeciej B. Dobiórka będzie polegać na tym, że ten, kto pierwszy odpowie źle, ten odpada. Który z podobnych nauczycieli jest absolwentem naszego liceum? Bardzo dobrze! Klasa trzecia B już odpowie, że jest pani Marta Kolor, nawet nie musiałem czytać odpowiedzi. Gratulacje! Michale, skup się, ponieważ możesz teraz przegrać. Jak nazywa się główny księgowy naszej szkoły? A. Anna Przegrałek, B. Edyta Markewka, C. Renata Kamrylik, D. Pan Antoni. Odpowiedź A. Nie! Ależ oczywiście jest odpowiedź A. Pani Anna Przegrałek. Pytanie 23. Jaki jest naturalnie kolor włosów pani dyrektor Renaty Kamrylik? A brąz, blond, rudy, C brązowy, D nie. Dajcie mi chociaż was razem skończyć czy tam odpowiedzi. Tak jest to kolor rudy. Gratulacje. Michale, następne pytanie. Jakiego języka może uczyć pani dyrektor Anna Orlak oprócz języka polskiego? Michale. Pytanie chyba jedno z prostszych. W jakiej sali znajduje się zegarek matematyczny, który można podać, żeby podać godzinę, trzeba to obliczyć? A. 43, B. 42, D. 40, D. 66. Bardzo dobrze, jest to kolejna poprawka, która jest to chyba wszystkiego. Jestem. A. 192, B. 198, C. 193, D. jest za wysoki. Przypomnę tylko, że nie możesz się pomylić na pewno 1 cm. Kilka na zastanowienie. Odpowiedź. Ale mam odpowiedź, niestety. Musisz liczyć tylko na siebie. Nie. Odpowiedź B. Niestety to nie jest poprawka. Gratulacje, graliśmy do pierwszej osoby, która odpadnie. Serdecznie gratuluję. Reprezentowanie waszej klasy. A ja już chciałbym Państwu bardzo podziękować. Z tej strony Zygmunt Geyser. Do widzenia. Szymon Cebulaczok,
a w nich m.in. afera w sali informatycznej, zaginione klawisze, Patryk Domański na czasach premierku oraz zaskakujące wyniki sądy korytarzowej w klasach drugich na wybór bez studenta 2011-2014. W sali informatycznej zaginął razem ponad kilo klawiszy. Poszkodowany pan profesor technologii informatycznej, magister Marcin Kosior, ucierpiał w stopniu znacznym na tym zniknięciu. Na miejscu jest nasz korespondent Marlena Max-Koronko. Marlena, jak wygląda sytuacja? 16 dni od widzę obrót. Coś tutaj stało, obrót pytanie. Zaginęła klawiatura pana Marcina Kosiora. Od budowy do zdolny. Na jednym strachu, co tutaj stało. Przy okazji najlepszym przewodniczącym jest i był Patryk Domański.
Ponieważ jako przewodniczący miał pewną charyzmę, tej, której nie posiadają, nie posiadali jego poprzednicy, a jako uczeń był bardzo miły człowiek i zawsze sobie ceniłem sobie jego radę. Szymon Cebulaczow. Miłego wieczoru i do usłyszenia.